Po przerwie związanej z pandemią do Cieszyna wrócił cykl spotkań rekolekcyjnych pod hasłem Rekolekcje z kawą w tle. Ruszamy, no, nie odważę się powiedzieć po pandemii, ale w każdym razie już w czasie takim, który nam umożliwia te rekolekcje. No, to są rekolekcje adwentowe, więc motywem przewodnim jest pewnie oczekiwanie, jakieś nadzieje związane z przychodzącym Panem Jezusem kiedyś i kiedyś w przyszłości. Motywem przewodnim piątkowego spotkania było słowo. O mocy i jego znaczeniu mówił ksiądz Piotr Brząkalik, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach. Duszpasterz podkreślał, że słowa mają fundamentalne znaczenie w życiu każdego człowieka. W początku było słowo i jest słowo. Będziemy się obracali wokół słowa. Zapytaliśmy również księdza Brząkalika, jak dobrze przeżyć adwent w tych trudnych czasach. Myślę sobie, że za bardzo się koncentrujemy na trudnych czasach. Każdy czas jest do jakiegoś stopnia trudny. Jasne, że pandemia nas dołuje, ale myślę, że jest bardzo dużo motywów, żebyśmy mogli sobie dać taki dystans. A przede wszystkim spróbować popatrzeć na niebo. My się za bardzo skupiamy na ziemi. A tam jest w zasadzie istota naszego życia. O czym też słowo nam od czasu do czasu przypomina. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.